tvpodkarpacie.pl. Nie ma finału w temacie utworzenia klasy czwartej w szkole podstawowej w Zachutyniu. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że koszt jej utworzenia to około 60 tysięcy złotych, a nie jak zakładano, około 100 tysięcy złotych. Rozgoryczenie rodziców oraz społeczności Zachutynia w związku z brakiem decyzji jest tak duże, że rozważane jest przeprowadzenie referendum w sprawie odłączenia Zachutynia od gminy Zagórz. 60 tysięcy i traktowanie takie, jakie jest w tym momencie nas, to chyba poważnie musimy się zastanowić jako mieszkańcy wsi Zachutyń, czy może nam będzie jednak lepiej w Sanoku. Zrobimy sobie referendum, zagłosujemy, czy się mieszkańcy opowiadają za gminą Zagórz, czy za gminą Sanok, bo takie traktowanie to naprawdę zaprawowe. Moim zdaniem jako matki, jako mieszkanki Zachutynia na żenadę. Mhm. Tym bardziej obiecanie na tym spotkaniu niejawnym, pytałam burmistrza o decyzję za tydzień. Mamy już drugi tydzień, za chwilkę będzie trzeci. Uważam, że jesteśmy na tyle poważnymi ludźmi, na tak poważnych stanowiskach, że nasze wypowiedzi są tyle warte, ile my jesteśmy siebie warci. Więc naprawdę nie ośmieszajmy się. Przeszliśmy do gminy Zagórz po to, żeby ta gmina była, że tak powiem, gminą. Więc też jakoś powinniśmy zostać docenieni przez to, że dzięki mieszkańcom Zachutynia, gdzie jest to szyb, gdzie jest to wioska Zachutyń, gdzie jest to górka łącząca Nowy Zagórz z osiedlem, też dzięki po prostu nam są gminą, więc przynajmniej powinni nas traktować tak, jak traktują Czaszyn, Łukowe, Poraż, Średnie Wielkie, Nowy Zagórz, Stary Zagórz. Burmistrz zapytany o kwestię ewentualnego referendum w sprawie odłączenia Zachutynia od gminy Zagórz odpowiedział. Nie słyszałem o takiej inicjatywie. A gdyby się pojawiła, to co by pan pomyślał o tym? Jeśli się taka inicjatywa pojawi, wtedy będę mógł się do tego ustosunkować. Ale czy rzeczywiście w gminie Zagórz brakuje 60 tysięcy na stworzenie tej dodatkowej klasy w Zachutyniu? Jeśli jakiekolwiek będą dodatkowe pytania, to służymy odpowiedzią. No ale to teraz możemy je uzyskać? Panie burmistrzu, na nieoficjalnym spotkaniu, po którym tutaj próbowaliśmy pana złapać... A tak jak panu mówiłem, jestem już po pracy. Bardzo proszę o skierowanie pytań do urzędu. Wobec tego możemy się spotkać w urzędzie, żeby na ten temat porozmawiać. Zapraszam do pana Zuby, udzieli wszelkich informacji. Nam na ostatniej sesji tutaj, na której byliśmy obecni, przewodniczący rady, gdy podejmował decyzję o szkole, jeżeli chodzi o kwestie Starego i Nowego Zagórza, nam obiecano, że będzie w krótkim czasie spotkanie z mieszkańcami Zachutynia, z dyrektorem zespołu szkół. Do takiego spotkania nie doszło. Owszem, było spotkanie, że tak powiem, nieformalne, tak zwane robocze. Później mieliśmy obiecane spotkanie za tydzień u nas w szkole ku podjęciu decyzji jakiejkolwiek. Ja nie mówię, że to miała być decyzja przez nas oczekiwana, czy też nie, ale miała być podjęta decyzja. Minął tydzień, niestety nie możemy się spotkać, ponieważ są wakacje, nikomu nie zarzucam, jest to sezon urlopowy. Nie ma pani dyrektor, ale ponoć pani dyrektor zrobiła, z tego co ja się orientuję, sprawozdanie, pani dyrektor zespołu szkół, pani Wegec, zrobiła sprawozdanie. Wyjeżdżając, przekazała to sprawozdanie ponoć sekretarzowi. Tak przynajmniej doszły słuchy od przewodniczącego rady. Natomiast nasza pani dyrektor, też informując mnie, że wyjeżdża na teraz tygodniowy urlop, poinformowała, że przekazała swoje z kolei wyliczenia naszemu radnemu Wojnarowi. Więc proszę państwa, mamy 12 lipiec, praktycznie już środek wakacji. Nasze dzieci dalej nie wiedzą, gdzie idą do szkoły. No to jest chyba troszkę żenujące. Chcieliśmy przynajmniej usłyszeć, nie wiem, kiedy jest spotkanie, bo słyszymy kolejny tydzień. Po co kolejny tydzień, skoro mamy już wyliczenia finansowe? Podejmijmy raz dorosłą decyzję. Albo w prawo, albo w lewo. Jesteśmy ściągani. Chyba będzie 1 września w takim razie. I dalej nasze dzieci, nie wiem, czy pójdą na akademię tutaj, czy gdzieś, a może pod gminę, o właśnie. Cała wioska żyje tym problemem, a tu nagle się okazuje, że dzisiaj też nie podejmuje decyzji za tydzień. Proszę państwa, jest sezon urlopowy, za tydzień pewnie się dowiemy, że kolejny radny wychodzi na urlop i znowu się nie możemy spotkać. Temat utworzenia klasy czwartej w szkole podstawowej w Zachutyniu próbowano po raz kolejny poruszyć na posiedzeniu komisji. Radny Kielar wnioskował o poszerzenie porządku obrad o temat wspomnianej kwestii. 4 członków komisji z jej przewodniczącym Edwardem Wojnarem, radnym z Zachutynia, było jednak przeciwnych podjęciu decyzji w tej kwestii. Obrady w sali przerwano, a radni udali się w teren. W drugiej części posiedzenia komisji na krótko powrócono do kwestii szkoły w Zachutyniu. Chciałem złożyć jeszcze wniosek o rozszerzenie porządku. Widzę, że są tutaj mieszkańcy wsi Zachutynia, jak pan to powiedział, w sprawie omówienia, chodzi o tą czwartą klasę szkoły podstawowej, o utworzenie czwartej klasy szkoły podstawowej w Zachutyniu. Wczoraj byłem gdzieś tam,
jedna z pań, rodziców, spotkała mnie i proste pytanie, dlaczego nie wytrzymali Państwo jako Rada słowa i nie spotkaliście się, czyli my nie spotkaliśmy się z rodzicami, obiecaliśmy tym mieszkańcom, to było bodajże końcem maja, do dziś dnia nic się w tym temacie nie wydarzyło, przynajmniej ja nie mam takiej wiedzy, więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj również tą sprawę omówili, bo to jest ostatni dzwonek na to, żeby podjąć decyzję w tym zakresie. I ewentualnie na kolejny taki będzie mój wniosek, a to już w trakcie spotkania, o to, żeby pan przewodniczący Rady Miejskiej zwołał na przyszły tydzień, czy to sesję nadzwyczajną, czy zwyczajną, właśnie w tym temacie, ponieważ mamy mało czasu, sprawą mieliśmy się zająć, chodzi o nasze dzieci, o naszą przyszłość. Tyle, dziękuję. Podam taki wniosek o rozszerzenie o ten punkt. Dobrze. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. Ja chcę odpowiedzieć, że... Ale nie, ja składam taki wniosek. Ja proszę go przegłosować. Zaraz nie było tego jak na ostatniej sesji, że złożyłem wniosek i nie został poddany pod głosowanie. Bo zaczniemy się traktować poważnie, albo nie będziemy się traktować poważnie. Ja bardzo bym prosił... Ale ja proszę, żeby pan przegłosował ten wniosek. Żebyśmy nie wprowadzali od razu na starcie posiedzenia komisji... Nie, no to pan wie, panie, nie widzę powodu, żeby mieszkańcy... Panie radny. Tak, słucham pana. Ja jestem z tego środowiska. Bardzo dobrze. I jestem na bieżąco w tej sprawie. A ja nie jestem radnym. Ja nie jestem radnym. Oczekiwanie. Okej. Okay. Ale proszę mi pozwolić skończyć. Takie spotkanie w przyszłym tygodniu ma się odbyć po powrocie. No, pani dyrektor. To jest za późno. Proszę bardzo, poddaję pod głosowanie. Pierwszy wniosek o rozszerzenie, to będziemy głosowali. Wniosek pana Kierala. Kto jest za tym, żeby rozszerzyć? Dziękuję. Wojek. Kto jest przeciw? Czworo. Wniosek mi przeszedł. Dziękuję. Ale sprawa już nie będziemy tak rozmawiać, czy się podoba, czy nie. Wizja w terenie daje nam pełny obraz do wypracowania ostatecznej opinii. W związku z powyższym uważam, że wyjazd w terenie jest uzasadniony, to jest 15 minut i wrócimy i będziemy pracować na dokumentach. Chyba w zaproszeniu nie napisał, że właśnie taki jest. Pan każdy ma tam jakieś sprawy. Szczególiki na następny raz będę pisał. Czy ktoś ma inny wniosek? Dziękuję. Ja bym prosił w takim układzie, bo jeżeli pojedziemy w teren, to Państwo są zainteresowani, abyśmy jednak sprawy różne przenieśli na punkt wcześniejszy, porozmawiali o szkole, o tych sprawach, które nurtują mieszkańcy. Bo jeżeli stąd wyjedziemy, wrócimy na pewno nie za 15 minut, wrócimy za pół godziny, może na 40 minut. Panie... My jesteśmy tu dla mieszkańców, prosiłbym to, żeby to uszanować. Tego tematu nie ma. Spotkanie będzie w przyszłym tygodniu po powrocie pani dyrektor w poniedziałek. Panie, zobaczcie, dokumenty ma pan przekazane koszty, przecież pani Wanda jest dziecką, sama pani na tym to mówiła. Przepraszam bardzo, nie udzielałem pani głos, proszę nie prowadzać mi tutaj. Przepraszam bardzo, proszę państwa, nie chciałbym, żeby ktoś do mnie miał pretensje. Chcę prowadzić posiedzenie komisji z kulturą odpowiedzialnie. W związku z tym, że chcemy rozmawiać o problemach mieszkańców. Nie jesteśmy w tej chwili, my jako komisja, tak, upoważnieni do dyskusji w sprawie bardzo istotnej. Proszę bardzo, jak upoważnieni? Nie jesteśmy upoważnieni do prowadzenia tego tematu. Ale przez kogo upoważnieni? Niech pan rozszerzy. Panie radny, było spotkanie z konwentem mieszkańców wsi Zachód. Proszę pana, konwent to jest taki nieformalny zbiór paru radnych, gdzie chyba w żadnej innej gminie czegoś takiego jak konwent nie ma. Więc albo decyduje rada, albo konwent. Uważam, że chyba rady. Jeżeli tak koniecznie pan chce, to cała rada będzie dyskutować nad tym tematem. Tak, tylko nie dajecie możliwości się... Nie, proszę pana, to jest nieprawda. Dobrze, proszę państwa, przerywam posiedzenie tu na sali i jedziemy wtedy. W wniosku pana radnego Kielara nie można było wprowadzić ze względu na to, że nikt z nas nie podejmie dyskusji. Dlatego, że nie ma pani dyrektor, nie ma przygotowanych materiałów, o których byśmy rozmawiali na posiedzeniu konwentu. I po rozmowie dzisiaj z panem burmistrzem, że zresztą codziennie rozmawiamy, bo sprawa na pewno dla mnie jest sprawą oczywistą i ważną i bliską, bo jestem z tego środowiska.
Panie dyrektor wraca w poniedziałek i spotkanie z rodzicami będzie w przyszłym tygodniu. Jaki będzie końcowy wynik? Nie wiem. Jak Rada zdecyduje, jakie podejście będzie, jaka opinia będzie ostatecznie, Pani Dyrektor? Nie wiem. Nie wiem. Pani Dyrektor ze względów osobistych musiała wziąć urlop i zaraz po powrocie te materiały będą przygotowane i przedstawione prezydentowi. I wrócimy do sprawy. Na spokojnie, bo jest to sprawa dla mieszkańców, jest to sprawa ważna. Ja ich dokładnie rozumiem. Chyba nikomu tak nie zależy na szkole w środowisku wiejskim jak mnie. W związku z tym, że wrócili rodzice mieszkańcy Zachotynia, ja chciałem jeszcze raz zwrócić się z apelem do pana szanownego kolegi radnego. Proszę pana, żeby nie prowadzić dzisiaj, bo my nie mamy żadnego umocowania, żeby z państwem rozmawiać. Spotkanie z rodzicami jest planowane na przyszły tydzień. Jest to sprawa bardzo istotna. I w związku z tym ja proszę i apeluję, abyśmy nie robili, nie wiem, bo jest kamera. Na ten temat jest tyle słów już wypowiedzianych. I proszę was państwo, żebyśmy ten temat zostawili do powrotu pani dyrektor. Jeżeli tylko pani dyrektor wróci, ja będę rozmawiał, żeby to spotkanie było jak najszybciej. To spotkanie, które było zapowiadane na konwencie z rodzicami, tu nie ma osoby, która by w jakiś sposób odciągała tą sprawę. W żadnym wypadku. Tylko pani dyrektor była zobowiązana do przygotowania pełnej wiedzy do przedstawienia radnym. Ale pani dyrektor musiała wykorzystać, musiała wyjechać na tydzień czasu na urlop. I w związku z tym ta sprawa się przeciągła. Proszę państwa, jeszcze raz wnoszę ten apel, żeby nie wiem co mamy osiągnąć, zajmując się tym tematem. Jeżeli byśmy rozszerzali, ja muszę poddać pod głosowanie. Nie, no są mało sprawy różne. Bardzo proszę, pan radny Kierak. Szanowni państwo, nie wiem o jakim umocowaniu mówią, czy my tu nie musimy podjąć żadnych wiążących decyzji, tak? Chcielibyśmy, ja sam chciałbym wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie. Pan ma na pewno wiedzę, bo to jest pana środowisko, tak jak pan już wspomniał. Więc zwracam się do pana z zapytaniem, żeby pan na tą wiedzą się podzielił. Po prostu jak jest, bo wiem, że jakieś spotkanie w gminie, konwentu, wiem, że jakiś ksiądz był, ale to są takie szczątkowe informacje. No. Więc chciałbym wiedzieć, w jakim to kierunku idzie, bo pani dyrektor nawet wróci z urlopu, to nagle kwota się ani nie zwiększy, ani nie zmniejszy. No. Albo chcemy pomóc, albo nie chcemy pomóc, więc... Znaczy, to słowo nie chcemy pomóc, proszę, żeby było odebrane, że nie chcemy, bo na pewno chcemy pomóc. Prosiłbym, żeby wrócić do tej sprawy, bo później jest dużo czasu na opiniowanie. Tam jest kwestia 20 chyba 1 dni na opiniowanie związków, kurator. To wszystko zajmuje czas. I nie możemy 28 sierpnia dać do obsługi szkół uchwały, że no jednego 1 września będzie 4 klasy. Słuchajcie, no nie możemy tak zadziałać. No to nie mamy już czasu. I pewne decyzje padły. Ja wiem, że było dosyć przychylnie na tym spotkaniu. Niektórzy radni się wypowiadali po prostu w ten sposób. Skoro pomogliśmy tu na Nowym Zagórzu, to pomożemy też tutaj. Także no nie wiem, dlaczego nie. Proszę państwa, ja dziękuję panu Kieralowi, że zeszliśmy na taki poziom kultury, rozmowy kultury na ten temat. Jest ważny temat. Ja już tyle słów tutaj powiedziałem. Nie chcę ich powtarzać, bo one mogą się znudzić. Ja myślę, że tutaj musi usiąść się
na sali, w pokoju i przygotować ostateczny kierunek w tej sprawie w spokoju, bez nerwów, odpowiedzialnie. I na pewno tak będzie, proszę Państwa. A apelowałbym, aby nie uciekać się do mediów, dlatego że przy wielkim szacunku do mediów, które mają ogromną rolę do spełnienia, tylko żeby była dobrze, z przykrością to mówię, spełniona, żeby po prostu nie liczyć, że media rozwiążą nasze problemy. Nie, my sami musimy ich rozwiązać. I jeszcze raz chcę podkreślić i kończymy na ten temat. Ja zakładam, że będę miał od Pana Radnego tutaj wsparcie. Odpowiedzialne wsparcie. Natomiast, proszę Państwa, w przyszłym tygodniu rozmawiałem dzisiaj z burmistrzem, zresztą codziennie na ten temat rozmawiam. Jest to poważna sprawa. Znaczy, nie chciałbym tutaj różne jakby spojrzenia, jaki kierunek następnie zdecydować, że to wypracuje Rada i Rada tutaj ostatecznie podejmie decyzję. Ja chcę Państwa zapewnić tylko jedno. Dopóki mi dane jest być, jestem za szkołą samodzielną. Jeżeli to szkoła nie będzie samodzielna, to jest po szkole. I mówię to od wielu lat. Od wielu lat. Dlaczego? Ja nie mogę, że szkoła zamknięta, więc jeżeli to nie zdarzamy. Proszę Państwa, i tyle chciałem na ten temat powiedzieć. Rodzice, będziecie Państwo zaproszeni, powiadomieni, kiedy to spotkanie, który dzień będzie. Mówię to przy obecności Pana Sekretarza. Chyba sekretarz też był przy mojej rozmowie z burmistrzem. Ta sprawa musi być jak najszybciej w lewo albo w prawo rozstrzygnięta. Dziękuję bardzo, proszę. Ja chciałem jeszcze na podsumowanie, bo mówi Pan w przyszłym tygodniu o spotkaniu, tak? Tydzień się zamknie gdzieś około 20 już lipca, tak? Później za nim sesja, już mamy prawie koniec lipca. I chodzi tylko o to, żeby później nie mówić, takiego argumentu nie użyć, no jest już za późno w tym roku, wrócimy za rok do sprawy. Nie, nie. Ale proszę sekundkę jeszcze, bo to cała ta sprawa rozgrywa się o stronę tą finansową. Nie. Tak, tak, między innymi właśnie o to. Myśmy tam, zarówno kolega Tomasz Pyrdziek i ja, mówiliśmy już o tym głośno, żeby utworzyć tam filię szkoły. Byłoby na pewno to z korzyścią. Docelowo dwie szkoły w Zagórzu Podstawowe, na Starym i Nowym Zagórzu i filia szkoły w Zakutyniu. Pani tu się martwi, że szkoła zostanie zamknięta. Ale to jest osoba burmistrza, ostatnim... To wie Pani, ale chodzi o to, że sieć szkół i tak dalej, całą strukturę zatwierdza Rada, nie burmistrz. To też trzeba wiedzieć o tym. I chodzi o to, że... Bo tam prawdopodobnie cały czas mówimy tu o stronie finansowej i na ostatniej sesji, ja nie mówię, bo mamy wspierać parafię i wszystkich, tak? Przeznaczyliśmy ponad 50 tysięcy złotych na kapliczkę, tak? Znaczy na ogrodzenie, tak? Chyba i na remont tamtej głównej bramy w Wukowę. 50 parę tysięcy złotych. Także takie rzeczy się pojawiają, a tu się ma pojawić czwarta klasa i co roku nawet jak to 100 tysięcy się pojawi w budżecie, naprawdę tu się naprawdę nic takiego nie dzieje. Pójdźmy w tym kierunku i trzymajmy, krótko mówiąc, słowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja naprawdę już to... Ja rozumiem, że kończymy kwestię tą. Rodziców proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Proszę, wytrzymajcie Państwo. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz apeluję z tego miejsca, sprzed tego budynku, do radnych, do burmistrza. Naprawdę wykażcie chociaż inicjatywę zainteresowania tymi dziećmi i podejmijcie decyzję. TV Podkarpacie.pl